Mija 30. rocznica powrotu do Polski prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Przybył do ojczyzny po 50 latach życia na emigracji, aby przekazać insygnia władzy nowemu prezydentowi. 23 grudnia 1990 roku na prezydenta został zaprzysiężony Lech Wałęsa, wybrany w pierwszych demokratycznych wyborach po okresie PRL-u. W Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał insygnia władzy przywiezione do ojczyzny przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Przybywam z Londynu na Zamek Królewski w Warszawie, zniszczony przez obcą przemoc, lecz odbudowany z gruzów, wysiłkiem nieugiętego narodu. Tego dnia rozpoczęła się wolna Polska, podkreśla Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To było niezwykle ważne wydarzenie. Ono pokazuje ciągłość między II a III Rzeczpospolitą. Wolna Polska zaczęła się wraz z powrotem do ojczyzny legalnych władz Rzeczpospolitej na czele z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, który był ostatnim prezydentem II Rzeczpospolitej. Tuż po przekazaniu insygniów prezydent Ryszard Kaczorowski udał się na Jasną Górę, przypomina ojciec profesor Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan żołnierzy niepodległości. Przyjechał na Jasną Górę dziękować Matce Bożej, że te trudne czasy przeżył i swój obowiązek bezresztny wykonał do końca. W świątyni opatrzności w Warszawie, gdzie pochowany jest prezydent Ryszard Kaczorowski, złożono kwiaty i odmówiono modlitwę. Ostatni prezydent Polski na uchodźstwie zginął w katastrofie smoleńskiej.